Malowanie twarzy, konkurs rzutów karnych, piłkarski slalom to tylko niektóre atrakcje, jakie przygotowało Stowarzyszenie Wisłoka 1908 na kolejny weekend piłkarski w Galerii Dębickiej. Miłośnicy tego najstarszego dębickiego klubu mogli także spotkać się z piłkarzami, a także z Gryfikiem, czyli maskotką drużyny. Stowarzyszenie Wisłoka 1908 Dębica powstało 3 lata temu, kiedy klub podupadał finansowo. W skład organizacji wchodzą kibice Wisłoki, którzy pamiętają jeszcze lata świetności dębickiej drużyny piłkarskiej. Kibice chcieliby, żeby znowu klub był wizytówką Dębicy, na mecze przychodzili mieszkańcy całymi rodzinami, a drużyna osiągała sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Chcieliśmy się zająć drużyną i frekwencją na stadionie i całym, można powiedzieć, marketingiem klubowym. No i dlatego postanowiliśmy, że lepiej będzie zrobić coś nowego, żeby też wyjść do ludzi i pokazać, że są nowi ludzie, którzy chcą stworzyć coś nowego, coś fajnego. Jak zaczynaliśmy, no to drużyna liczyła 12 zawodników. No teraz mamy karę 21 zawodników. Zawodnicy chcą do Wisłoki przychodzić, chcą w niej zostać. No a wtedy, można powiedzieć, z niej uciekali. Jeżeli chodzi o frekwencję, to pamiętam, jak zakładaliśmy stowarzyszenie i drużyna spadała z trzeciej ligi. No na te ostatnie mecze chodziło po 100-150 osób. No teraz ta frekwencja, no to minimum te 500 osób na meczu, a na tych lepszych meczach jest około 800. Już od 3 lat stowarzyszenie organizuje w Galerii Dębickiej weekend piłkarski, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Oprócz malowania twarzy w barwach biało-zielonych, dzieci mogły także spróbować swoich sił w piłkarskim slalomie i wziąć udział w konkursie rzutów karnych. A na bramce stał oczywiście Gryfek, czyli maskotka drużyny. Na spotkanie przybyli także piłkarze Wisłoki, z którymi kibice mogli zrobić sobie zdjęcia. Zawodnicy podpisywali również klubowe koszulki. Spotykamy się jak zwykle z młodzieżą, z mieszkańcami Dębicy. Bardzo chcemy ich zachęcić do przychodzenia na mecze. A najmłodszych kibiców przygotowujemy moc atrakcji na meczach. Mamy watę cukrową, darmową watę cukrową. Wejście na mecz jest za darmo dla kibiców do 18 roku życia, a także dla kobiet. Bardzo dużo się zmienia i to jest najważniejsze, że dzięki współpracy z miastem oraz udziale w budżecie obywatelskim cały czas zmieniamy stadion i dzięki ostatniemu budżetowi obywatelskiemu udało się zadaszyć trybunę, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mam nadzieję, że kibice Wisłoki, ci, którzy chodzą oraz ci, którzy nie mieli okazji, przyjdą za 2 tygodnie i zobaczą nasze nowe zadaszenie. Teraz mamy kolejny budżet obywatelski, projekt, który udało nam się zrealizować, więc coraz lepiej, coraz bardziej. Dlatego myślę, że klub się zmienia na lepsze. Organizatorzy reprezentujący Stowarzyszenie Wisłoka 1908 Dębica zachęcali także podczas piłkarskiego weekendu młodych ludzi do trenowania piłki nożnej, a kibiców do przychodzenia na mecze i dopingowania jednej z najstarszych drużyn piłkarskich w Polsce. Jak podkreślali, atmosfera na stadionie jest wyjątkowa i każdy mecz to niezapomniane przeżycie. Przypomnijmy, że już rozpoczęła się runda wiosenna, a więcej informacji o terminarzu spotkań dębickiej drużyny znajdziecie Państwo na stronie klubu sportowego Wisłoka Dębica.